Dzisiaj pomówimy sobie o funkcjach zaprzyjaźnionych. Funkcja zaprzyjaźniona to funkcja, która ma prawo dostępu do prywatnych składników klasy. I uwaga od razu, funkcja zaprzyjaźniona z klasą to nie jest metoda klasy. Metoda klasy z założenia ma dostęp do składników prywatnych klasy, a funkcja zaprzyjaźniona to funkcja programu głównego, która nie jest częścią klasy. Żeby funkcja mogła być zaprzyjaźniona z klasą, musimy wewnątrz klasy umieścić deklarację tej funkcji poprzedzoną słowem friend. I uwaga, to klasa musi stwierdzić, że jest zaprzyjaźniona z funkcją. A nie odwrotnie. Nie możemy wziąć gotowej klasy, napisać funkcji i stwierdzić, że teraz tą funkcję zaprzyjaźnimy z klasą. Dlaczego tak? Dlatego, że wtedy można by jakby włamać się do każdej klasy i pozmieniać jej pola prywatne, a nie zawsze tego chcemy. Więc tworząc klasę, musimy przewidzieć, z jakimi funkcjami chcemy ją zaprzyjaźnić. Przykład tworzenia klasy, funkcji zaprzyjaźnionej z klasą. Funkcja F1 jest zaprzyjaźniona z klasą A. Przepraszam, tu się nazywa funkcja, nie F1. Tak? Czyli funkcja o nazwie funkcja jest zaprzyjaźniona z klasą A. Mamy klasę, no ona powinna mieć oczywiście jakieś pola, metody i tak dalej, ale nas interesuje tylko ten fragment. Deklaracja funkcji, gdzie uprzedzona jest słowem kluczowym friend. I ta funkcja powinna otrzymać w parametrze referencję do obiektu klasy, no bo na tym obiekcie będzie pracować, będzie mogła zmieniać albo odczytywać jego pola prywatne. Czyli otrzymuje referencję do klasy A. Teraz klasa może być zaprzyjaźniona, czy funkcja może być zaprzyjaźniona z wieloma klasami jednocześnie. Tutaj mamy przykład funkcji F1, rozumiem prawidłowo, która jest zaprzyjaźniona z klasami A i B. Mamy klasę A i zaprzyjaźniamy ją z funkcją F1. Mamy klasę B, zaprzyjaźniamy także z tą samą funkcją F1. Nasza zaprzyjaźniona funkcja otrzyma w parametrze referencję do obiektu klasy A i referencję do obiektu klasy B. Tak, tu też mamy referencja do obiektu klasy A, referencja do obiektu klasy B. Tyle, że tutaj zaznaczona jest wcześniej na żółto nagłówek klasy B. Bez tego mielibyśmy problem, bo tutaj piszemy klasę A. Kompilator czyta tak, jak piszemy kod. Czyli klasa A posiada funkcję zaprzyjaźnioną F1, która oczekuje na parametr typu A, prawidłowo, jest już, oraz parametr typu B, a na tym etapie jeszcze kompilator nie ma pojęcia, co to jest B. Dopiero później dowie się, że B to jest też klasa. Dlatego, podobnie jak z funkcjami, musimy na górze dać nagłówek klasy. Czyli słowo kluczowe klas, nazwa klasy, kończymy średnikiem. A już ciało klasy B definiujemy tutaj. Podobnie możemy tworzyć funkcje zaprzyjaźnione z wieloma klasami. Jak wykorzystujemy funkcje zaprzyjaźnione? Tutaj już mamy bardziej kompletny przykład. Klasa RGB, która przechowuje trzy prywatne parametry, liczby całkowite R, G i B. No jak łatwo się domyślić, są to składowe koloru. Tak? Red, green, blue. Posiada jakiś konstruktor,
i jest zaprzyjaźniona z funkcją wypisz. Funkcja wypisz otrzymuje w parametrze referencję do obiektu klasy RGB. Tak? Tutaj już definiujemy funkcję wypisz. Proszę zauważyć, że nie ma tu czegoś takiego jak RGB dwukropek dwukropek, czyli nie przypisujemy do przestrzeni nazw klasy. Nie wiążemy funkcji wypisz z klasą. Tak? Ale pomimo tego ta funkcja, która otrzymała w parametrze referencję K1, ma dostęp do pól prywatnych obiektu K1. Pole R, pole G, pole B. Wykorzystanie naszej funkcji w programie głównym. Tworzymy sobie obiekt kolor 1 klasy RGB. Nadajemy mu początkowe kolory w konstruktorze i używamy funkcji wypisz, przekazujemy do niej ten obiekt. No, więcej zobaczymy na przykładzie. Przejdźmy teraz do przykładu. Mamy klasę przygotowaną wcześniej, klasę RGB, która posiada trzy pola prywatne R, G i B, tak jak w przykładzie, który omawiałem chwilę wcześniej. Posiada konstruktor. Dla przypomnienia opiszę zasadę działania. Otrzymuje parametry R, G i B małe, w odróżnieniu od dużych liter w nazwach pól, z wartościami domyślnymi 0. Czyli konstruktor może być konstruktorem domyślnym, jeżeli tak go wywołamy, bez żadnych parametrów. Konstruktor ma listę inicjalizującą, gdzie do pola R przekazywany jest parametr małe R. Do pola duże G przekazywany parametr małe G. Do pola B przekazywany parametr małe B. I ciało konstruktora jest puste, czyli otwarta, zamknięta klamra. Uwaga, nie średnik, bo to byłby tylko nagłówek. Otwarta, zamknięta klamra oznacza, że to jest konstruktor inline, czyli cały opisany wewnątrz klasy, ale konstruktor wewnątrz konstruktora nie wykonujemy żadnych dodatkowych instrukcji oprócz tej listy inicjalizującej. Nasza klasa posiada też dodatkowo destruktor, który się z nami pożegna, poinformuje, że obiekt został usunięty, oraz metodę publiczną przedstaw się. Tutaj mamy jej ciało. Proszę zauważyć, RGB dwukropek dwukropek oznacza to, że metoda przedstaw się znajduje się w przestrzeni nazw klasy RGB i ma bezpośredni dostęp do jej pól. Tak? Czyli nagłówek metody przedstaw się, ciało metody przedstaw się. No, nie muszę jej chyba to opisywać dokładnie, po prostu wypiszę nam zawartość naszego koloru, czy składowe naszego koloru. Dodajmy teraz funkcje zaprzyjaźnione. Pierwsza funkcja będzie nam wyliczała jasność naszego koloru. Jasność to jest suma wszystkich składowych podzielona przez 3. Jeżeli ustawimy taką jasność na R, G i B, otrzymamy odcień szarości o jasności takiej samej jak kolor, który mieliśmy. Dodajemy metodę zaprzyjaźnioną, która zwróci nam tą jasność, czyli liczbę typu integer. Jasność
w parametrze otrzyma obiekt klasy, którego jasność ma wyliczyć, czy właściwie referencję do tego obiektu. Nazwijmy sobie K1. Tu dajemy tylko nagłówek funkcji zaprzyjaźnionej. Tu już pisząc ciało funkcji, nie dajemy słowa kluczowego friend i nie dajemy przestrzeni nazw klasy. To jest po prostu funkcja programu głównego. Jakie będzie jej zadanie? Wyliczyć średnią jasność. Jakieś J staje się K1, to jest obiekt przekazany do naszej funkcji, pole R plus K1 pole G plus K1 pole B, wszystko podzielić przez 3. I zwracamy wartość J. No, w sumie dla uproszczenia moglibyśmy return po prostu zwrócić tą wyliczoną wartość. Ponieważ wszystkie liczby biorące, zmienne biorące udział w tym działaniu są typu integer, wynik też będzie typu integer. Nie musimy zaokrąglać. Chociaż oczywiście, gdyby chodziło nam o jakąś dużą dokładność, lepiej by było liczyć na liczbach rzeczywistych i zaokrąglić potem wynik. No dobrze, spróbujmy teraz skompilować, czy nie ma błędów i użyjmy naszej funkcji zaprzyjaźnionej. Tworzymy najpierw obiekt klasy RGB. Stworzę ten obiekt w postaci statycznej, czyli RGB kolor 1 wywołuje konstruktor, czyli na przykład 100,200,300. Mogę wywołać jego metodę przedstaw się, jest publiczna. I teraz jasność równa się kolor. Wywołuję metodę color, gdzie parametrem jest obiekt, przepraszam, metodę jasność, gdzie parametrem jest color 1, czyli nasz obiekt klasy RGB. Ta metoda zwróci wynik typu integer. Damy jeszcze przejście do nowej linii, skompilujmy, czy wszystko się zgadza i uruchomimy. Widzimy, nasz obiekt ma, przedstawił się, ma składowe 100, 200, 300 i jasność 200, średnia z tych trzech. Na koniec zgłosił się destruktor, informując, że obiekt został usunięty. No dobrze, żeby stworzyć coś takiego, nie musieliśmy używać funkcji zaprzyjaźnionych, gdyż wystarczyłoby stworzyć po prostu metodę jasność. Ale można użyć funkcji zaprzyjaźnionych w sposób nieco bardziej skomplikowany. Zróbmy sobie funkcję zaprzyjaźnioną, która otrzyma dwa obiekty typu RGB i sumuje te kolory. Przenikanie się dwóch kolorów.
metoda zaprzyjaźniona, zwracająca wskaźnik do obiektu klasy RGB. Suma. Otrzyma dwie referencje do jakichś K1, czyli pierwszego obiektu klasy RGB i referencja do K2, drugiego obiektu klasy RGB. No, funkcja ma zwrócić wskaźnik do obiektu klasy RGB, więc musi go utworzyć. Ponieważ zwraca wskaźnik, musi go utworzyć dynamicznie. Poza tym chcemy, żeby po zakończeniu funkcji ten obiekt nie zniknął, bo on ma zawierać nasz nowy kolor, będący sumą dwóch podanych w parametrach. Więc tworzymy sobie dynamicznie obiekt. Wskaźnik na wynik staje się new RGB. No i tutaj musimy podać parametry, z jakimi utworzymy ten obiekt. Tak? Żeby potem mu przekazać na zewnątrz nasz wynik. Ale ponieważ jeszcze nie znamy tych parametrów, na chwilę wezmę to w komentarz. Wyliczmy sobie najpierw nowe składowe RGB będące sumą tych dwóch podanych obiektów. Też jest to dość proste. Int małe r staje się k1.r plus k2.r i sumę składowych r dzielę przez 2. RGB, no i to oczywiście G, B. Teraz mogę już utworzyć nowy wynikowy obiekt. Jego parametrami, z którymi uruchamiam jego konstruktor, będą R małe, G, B. I wskaźnik do tego obiektu mogę zwrócić na zewnątrz. Sprawdźmy, czy nie ma błędów. I teraz użyjmy naszej funkcji zaprzyjaźnionej. Tu będziemy potrzebowali już dwóch obiektów klasy RGB. Kolor 2, który na przykład 10, 20, 30. Tak. Tu na razie usunę, jasność usunę. Wywołuję metodę suma z parametrami kolor 1, przecinek kolor 2. Ta metoda zwróci wskaźnik do obiektu RGB. Więc muszę ten wskaźnik jakoś zapamiętać. Czyli RGB wskaźnik nazwijmy go kolor wynikowy staje się tym wskaźnikiem, który zwróci metoda. Proszę zauważyć, że metoda utworzy
obiekt i zwróci wskaźnik do niego. Niestety jest tutaj pewna drobna pułapka. Obiekt został stworzony przy użyciu new, a gdzie do pary jest delete? No nie ma. Musimy obiekt tak stworzony ręcznie usunąć. Tak, kolor wynikowy. Inaczej program działałby oczywiście, tylko zostawiał śmiecie w pamięci. Spróbujmy teraz wypisać zawartość naszego nowo utworzonego obiektu. Czyli kolor wynikowy jest obiektem, więc ma metodę przedstaw się. Tylko uwaga, nie kropka. Dlaczego? Kropka, operator kropki pozwala dostać się do elementów składowych obiektu stworzonego statycznie, a tutaj mamy obiekt stworzony dynamicznie za pomocą operatora new, więc operator strzałki. Sprawdźmy, czy wszystko się kompiluje. Jeżeli tak, uruchomimy. Widzimy, po zsumowaniu naszych dwóch jasność będzie 55, 110 i 165. I proszę zauważyć, obiekt usunięty, obiekt usunięty, obiekt usunięty. Żeby lepiej pokazać, do tego destruktora tutaj dodam jeszcze łamane przez N, czyli przejście do nowej linii. Trzy razy obiekt usunięty. Dlaczego trzy razy? No dość oczywiste. Powstały dwa obiekty, które stworzone są statycznie. Kolor 1 i kolor 2 i one są usunięte pod koniec czy działania programu. W tym momencie, kiedy program główny się kończy. Ale jest jeszcze trzeci obiekt, kolor wynikowy, którego musieliśmy usunąć ręcznie. Gdybym nie dał tego, tylko dwa obiekty są usunięte, a trzy powstały. W pamięci zostały nam śmieci. Tu mamy przykład funkcji zaprzyjaźnionej z klasą, która sięga do dwóch obiektów tej klasy. Nie da się już tego zrobić przy użyciu zwykłej metody klasy. Metoda może sięgnąć tylko do swojego egzemplarza klasy. Każdy egzemplarz ma swój zestaw metod. Nie mogą sięgnąć do drugiego egzemplarza. Funkcja zaprzyjaźniona może sięgnąć do wszystkich egzemplarzy klasy, które do niej wyślemy. To jest jedna z przewag funkcji zaprzyjaźnionych. Drugą jest to, co wspominałem wcześniej, czyli funkcja może być zaprzyjaźniona z wieloma różnymi klasami.